podobno w uniformie roboczym i drabiną można wyjść dosłownie wszędzie. I od razu mówię, że nie chcemy tego wykorzystywać w żaden zły sposób, a może to być przestroga dla właścicieli różnych lokali. Pomysł może nie jest pierwszej świeżości, ale zastanawialiśmy się, czy w 2021 jest on nadal aktualny. Dlatego przebraliśmy się za specjalistów i... Daj mi tą panią. Zacznijmy od początku. Elo, elo, 3, 2. Wiesz, jak jest zimno? Nawet nie chcę ci mówić nawet. Gdzie najpierw wchodzimy? Do żabki tak chyba. Trochę się rozgrzać. Co tam sobie jesz, Paweł? Dobrego? Majster robotnik jedzie. Panie! Panie, dawaj pochylanie i zarusztowanie! Ty masz Wojtek na imię? Nie. On ma na imię Krzysiek. Kogo ty wziąłeś? Stary, no reklamował się, że filmuje za 20 zł. Cały dzień z tym człowiekiem. Co wy tam gadacie? Wiadomo, jakby wszyscy wiedzą to, że jesteś Krzysiek. Krzysiek osoba czy jakoś tak, nie? Persona, sorry. Podłóż tutaj jakiś dobry beat, dobra? Ile taki fitik? Wietychy? Doliczam 5 zł sobie za całą patygę, nie? To jest fajny streetwear, powiem ci. O, spodnie robocze na szarówkę. Ty masz bluzę z patologii? Stary, Patagonia. Ej, ta patologia trochę nie pasuje chyba do fitu. Ej, szczerze. Ciekaw jestem, ile razy wam się nie uda wejść. Mam kawałek się już zdryja, oni wyglądają jak jakieś dzieciaki. Ej, kurde, fajne te spodnie. Wojtek. Wojtek osoba. Ej, daj mi te. Dzień dobry. Tak, my przyszliśmy wentylację skontrolować, nawiew, czy działa wszystko tutaj. My jesteśmy nie mam wentylacji. I mieszkam w domu jednorodzinnym. Ze spółdzielni. Wojtek osoba. Ej, dobra, to już jest żenujące. Ten żart jest tak prymitywny. To tak jak... Wszystkie moje, no dobrze, dokończyłem. Wojtek osoba. Co? Ej, przyłapali nas. Dobra, szybko, odpalająco. Odpalająco! Szybko, bo oni idą tu, idą tu. Idą tu. Tom. Sprawdźmy kilka takich fachowych słówek odnośnie jakiegoś systemu wentylacyjnego, żebyśmy wiedzieli, czym się posługiwać. Kanał okrągły, łącznik przekrojów zmiennych. Ej, a mamy kołnierz przyczyny z zaworem zwrotnym, żeby to tutaj zamocować? No nie, mamy tylko drabinę sterową. Dajecie robotników. A weźcie wymyślcie jakąś nazwę, która nie istnieje. No to ty nam wymyśl jakieś słówko, które musimy wykorzystać. Dobra. Syrgutnica. Syrgutnica? Co to jest? Syrgutnica do wentylacyjna, to jest taka... Syrgutnica. Dobra, słuchajcie, bo chcę wam wytłumaczyć, co to jest. No. To jest wkładka do wentylacyjna, która jest filtrem jakoby, rozumiecie? Aha, czyli syrgutnica wentylacyjna to jest wkładka, która jest filtrem jakoby. Kaptur załóż, masz zbyt ogarnięte włosy. Nie no co, no są też tacy chłopaki fajne w robocie, nie? Ej, wy wyglądacie jak komicy bardziej. Nikt tak nie nosi, Krzysie. Ja wyglądam jak taki chłop ptasi, jak nosi chłopaki. No. Ja się czuję jak wyglądarty. Pewni, jesteśmy pewni jak nigdy nie byli. Dzień dobry, my patrzymy na drożność kamienicy całej. Macie tutaj łazienkę, żeby kratkę mieć od wentylacji? I w którym miejscu? Bo w tym budynku nie byliśmy. Tutaj, dobra, okej, okay. I na prosto, dobra. Dostaliśmy klucz od czordwieczeku w jedną sekundę. Wiesz co powiedziałem? W kamienicy sprawdzamy drożność. Koledzy. Panowie też drożność sprawdzają tutaj? Mówię tylko po szkło dopiero. Do widzenia. Mamy ogromną prośbę. Zajmujemy się remontem, to znaczy, że nie ma tam wentylacji. Chcieliśmy powiedzieć, czy to jest w całym budynku ten problem, czy tylko pan. Czy mogliście tego zmierzyć wentylację? Bo to zwykle w kabinie albo w łazience. No, a pani tutaj może ten budynek gdzieś? Nie kojarzę pani, okej, dobra. Wiesz co, tu jest kolanko boczne, więc myślę, że to jest problem tylko tam w mieszkaniu, wie? A pan ma syrgutnicę? Ja mam syrgutnicę. Dzień dobry. Mamy syrgutnicę w tym budynku. Jest pan coś takiego? No. Nie było nic takiego, żadnych stuków, jakichś puków, coś takiego. Dobre. Mamy pytanko, robimy remont na górze, nie działa wentylacja w łazience. Chcieliśmy zobaczyć, czy to jest w całym budynku problem, czy tylko w tym mieszkaniu. Możemy zobaczyć, czy jest przepływ u was? Zaraz moment, jak poproszę, mają żadnych. Dobra. Chcieliśmy zobaczyć, skoro ci drożność jest u was, czy to jest problem w całym budynku, czy tylko u nas coś się zaczęło. Dzisiaj taka recenzja, jest to po prostu kremik, wes, rosier, fluor,
Dzwonię. No halo. Ej, słuchaj, bo nie ma tutaj takiej kratki, tak jak jest u nas, tylko jest taka okrągła. I czy z tego też możemy normalnie zmierzyć, czy z tego nie wyjdzie pomiar? No, słuchaj, ale musisz ukośnicą zobaczyć, pod którym kątem jest jaki pomiar, tak? Od 6 do 8. Okej. Okay. Ale to nie robisz tego pierwszy raz, więc o co ci chodzi? Piszę 6,5, więc to wydaje mi się, że jest spoko. No nie, nie spoko, bo ma być 7 i 8. 7,8. Od 7,8 do 8. Jaki tam masz kąt? No, słuchaj... Ale czekaj, ty nie umiesz zmierzyć, nie umiesz jednej rzeczy normalnie zmierzyć? To jest 6,5. Na moją odpowiedziałem 4 ci mówię. Daj mi Krzyśka. No, halo, halo. Krzysiek, co on tam robi? To jest standardowa trzynastka, Paweł. Krzysiek, ja się nie pytam, czy to jest standardowa, czy niestandardowa. Ma być wynik powyżej 7,5. Pytałeś się pani, czy stuka powyżej minus 5 stopni? Daj mi tą panią. Jakie stukanie, o co panu? Przy temperaturze minus 5 stopni, czy w wentylacji jest jakieś stukanie wentylatora, tego co się kręci? Tu nie ma żadnego wentylatora, co się kręci. Aha, no to w takim razie z czego jest pomiar, chłopaki? Ja myślę, że tutaj może być po prostu trochę inna przepustnica i dlatego nam nie wychodzi ten wynik. A tam obok był taki sam wynik? Nie, tam obok jeszcze nie byliśmy. Dopiero tam jeszcze spróbujemy zmierzyć. No to idźcie tam i wtedy się najwyżej wróćcie, nie? Na razie. Szef, to wiadomo, zawsze kuźwa, zawsze jest problem. Wie pan, nie. Dziękujemy. Proszę, do widzenia. Leciutki jest stres, bo w sumie tutaj wydaje mi się, że mogą ogarniać co jest 5, ale to dopiero zobaczymy. Ja myślę, a za tobą są prawdziwe budowlańcy. Oj nie, oni bekę z nas przetyrali. Przysłali nas sprawdzić, jaka jest tutaj przepływowość drożności. Przepływowość drożności. Przysłali nas tutaj z tej budowy, żeby sprawdzić, jaka jest drożność tutaj w łazience. Nie wiem, czy pani nas mogą puścić, czy nie za bardzo. No nie, tutaj jest akademika, to co się remontuje i chcieli sprawdzić, jaka tutaj jest drożność, żeby porównać sam tym pałem. Halo, przyszli panowie z remontowania, czy możemy pozwolić panom wejść do waszej kory? To jest skomplikowane, my też nie mogłyśmy zrozumieć. Drożność wentylacji. To wentylacji nie? Tak, tak. Tak, czyli wentylacja. Nie ma w ogóle wejścia jakby do akademika, tylko mieszkania. Aha, jasne, jasne. To jest na końcu korytarza, bo akademika wcale nie chce. Dobra. To jest kolejko po stronie po prostu. Dziękujemy sobie. Dziękujemy. Do widzenia. Spadamy stąd, spadamy stary. Ono nas pyta, jaka kratka, jaka wentylacja? Wentylacja czy kratka, czy odpływ? Zadzwoniła w ogóle gdzie? Czy mogą nas wpuścić? Ja pierdolę. Drożność wentylacji tutaj mieliśmy sprawdzić. Okay. Drabinę mają dosyć wysoką. Możemy skorzystać, bo będziecie... Tutaj też mają te kolanka, nie? Super, dziękujemy. Nie? Dziękujemy. O, dzień dobry. Mieliśmy sprawdzić drożność wentylacji. Zostaliśmy odesłani tutaj, wiemy, że na zaplecze to gastronomiczne, ale nie wiemy, co jest. Tu jest. A, tutaj jest to gastronomiczne. Okej. Okay. Co, tak, z tego. Dobra, teraz wchodzimy na pełnej pyrce. Nikogo o nic nie pytamy. I wbijamy jak do domu. Wjeżdżamy, no. A co pan będzie z tą drabiną tu robił? Patrzę, gdzie se wejść. Zimno. No zimno. Kręcik jest.